Konsekwentny Ślązak z wyboru. Tak. Tak. I to mnie niezwykle cieszy, ponieważ ja sobie wybrałem, że jestem Ślązakiem. Większą część życia spędziłem przecież w Starym Chorzowie, w ogóle na Śląsku, ale nie przywiązywałem do tego wagi. Dopiero jak zaczęliśmy pracę nad Holonkiem, to te obrazy z dzieciństwa i ten język, to wszystko wróciło. I dla mnie to jest coś absolutnie naturalnego. I sobie powiedziałem tak, urodziłeś się na Dolnym Śląsku, wychowałeś na Górnym, teraz mieszkasz w Krakowie. Kim jesteś? Ślązakiem. Jestem z tego dumny. To mój wybór. Cygarko, sauna, whisky? Wszystko było. Wow. Mirek Neinert kojarzy się z teatrem Kores. I to jest chyba bardzo powszechne. Ale też Mirek kojarzy się z Górnym Śląskiem. Co dziwne, Mirek nie jest rodowitym Ślązakiem. Urodził się w 59 roku w Żaganiu. Był młodym chłopcem, kiedy przeprowadził się z Dolnego Śląska do Chorzowa Starego. Szybko wchłonął ten Górny Śląsk. Miał szczęście poznać jeszcze ten Górny Śląsk, który już nie istnieje. Do Teatru Kores, z którym jest kojarzony, wstąpił na krótko po jego otwarciu. Jeden aktor odszedł, trzeba było do scenariusza dla trzech aktorów znaleźć aktora. Pojawił się Mirek. I ogarnął ten zespół, ogarnął ten teatr i stworzył to, co potem skończyło się tym, co widzimy dzisiaj. Mirosław Neinert gra, reżyseruje oraz pełni funkcję dyrektora Teatru Kores. Występuje w niemal wszystkich wystawianych tam spektaklach. Jest także pomysłodawcą i dyrektorem dwóch najpopularniejszych festiwali teatralnych w Katowicach. Katowickiego Karnawału Komedii, a także Letniego Ogrodu Teatralnego. Całe jego życie faktycznie od najmłodszych lat kręciło się wokół sceny, ale ta scena wyglądała bardzo różnie. To były korytarze szkolne, to były kościoły, to były nawet namioty. Żołnierze! I wy, konie! Macie dziś szansę zostać bohaterem! Ostatni! Ostatni! Miał swoje przedstawienia typowo teatralne, ale też występował w kabarecie, prowadził konferansjerkę, przez pewien czas wspomagał również zespół KAT. Za swoją działalność otrzymał wiele prestiżowych nagród, m.in. 3 Złote Maski za sztuki teatralne pod tytułem Scenariusz i Holonek oraz w kategorii Rola Męska za monodram Kolega Mela Gibsona. Próbujecie? Tak, próbujemy, no bo chcemy, wiesz, trochę się wybić, nie? A Leonard jest u siebie? Tak, on pali jak zwykle. No to powiedz. Chcemy go zobaczyć. Jest bardzo ciekawy świata, lubi ludzi. Ten spektakl, co ja teraz robię, tutaj u Mirka w teatrze, jest pierwszym spektaklem, teraz to odkryłem po tylu latach, czyli ja ostatnio robiłem w Polsce spektakl 41 lat do tyłu. W 81 roku. Ona mieszka w Berlinie i tam pracuje z reżyserem. Pracuje tam w teatrach berlińskich, a teraz udało go się namówić i przyjechał do Koresu, żeby robić spektakl właśnie z nami. Premiera w październiku. To, że dzisiaj mamy przyjemność oglądania Mirka na scenie i to, że istnieje Teatr Kores, w dużej mierze jest kwestią dla nas szczęśliwego zbiegu okoliczności. Mogło się to zupełnie potoczyć inaczej, a jest jak jest. Że jest to najlepszy teatr w Polsce. W Europie. Na świecie. We wszechświecie. W kosmosie. Dobrze było? Dobrze, tak mieliśmy mówić? Mirku, podziwiam cię za konsekwencje. Decyzja podjęta w przedszkolu jest realizowana do dzisiaj. Pani, w której się kochałem, naprawdę się kochałem,
i która na dodatek wyszła za mąż. I wyobraź sobie, że dała mi wcześniej taką pocztówkę z kotkami. Jak się naciskało na brzuszek kotka, to on piszczał. Trójwymiarowa tak. Trójwymiarowa. To wtedy był w ogóle szał. Więc ja przyjąłem ten dowód miłości z jej strony i nagle się dowiedziałem, że ona wychodzi za mąż. I wyobraź sobie, że ja mając 7 lat poszedłem pod jej dom, a to było z 4 kilometry od domu moich dziadków. Potargałem tę pocztówkę i rzuciłem jej do ogródka. I tak się skończyło nasze uczucie. Ale to, o czym mówisz, ona robiła spektakl taki na koniec roku, akademię taką. No i każde dziecko, które tam grało, to było jakimś miesiącem. Ja byłem czerwcem, miałem czerwoną bluzkę i byłem czerwcem. I strasznie mi się podobał wiersz, który gdzieś usłyszałem. I nauczyłem się tego wiersza na pamięć. I mówię, że chciałem ten wiersz powiedzieć. A ona, wiesz, zalatana w tych próbach, mówi, dobrze, dobrze, znajdziemy taki moment. No ale nie znalazła. I już, wiesz, jest ta akademia. No i niestety mój występ już przeszedł, to znaczy wystąpiłem. I myślę, no już nic nie będzie z tego wiersza. I nagle listopad dostał rozwolnienia. I listopada wcięło na dłuższy czas. I ona z obłędem w oku biega, co teraz zrobić, bo ten listopad musi być. A ja tak skromnie mówię, ale ja mam ten wierszyk, proszę pani. Dobra, dawaj ten wierszyk. I wypchnęła mnie na scenę, nie? I ja w tej czerwonej bluzce, kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz, Polskę, poleciałem całość. I przy pierwszych słowach sala się śmiała, a pod koniec matki już ocierały łzy. I sobie wtedy uświadomiłem, no to działa. To działa, to jest niezłe. Spełniasz się jako konferansjer, aktor. Dlaczego występowanie jest takie fajne? Nigdy nie żałowałeś wyboru? Nie. Ja nie miałem nigdy żadnych planów, żeby zostać inżynierem na przykład albo, nie wiem, oblatywaczem samolotów czy marynarzem, chociaż strażakiem. Do marynarza mi było blisko. Nie, strażakiem jakoś, leśnikiem może jeszcze. Ale nie, nigdy nie chciałem. I to występowanie, to granie, aktorstwo całe, to właściwie jest taka jedyna rzecz, którą no, w miarę potrafię robić, oczywiście w miarę. No i robię i już. Na pytanie o swój zawód odpowiadasz self-made man. Człowiek, który stworzył siebie. Podoba ci się ten stwór? Ja myślę, że jak każdy mam chwilę zwątpienia i jakiejś takiej niepewności, czy nawet niezadowolenia. Ale wiesz, dla mnie teatr jest miejscem wolności. To znaczy takim miejscem, o które zawsze walczyłem. W czasach, kiedy byłem młodym człowiekiem, w ogóle wyobrażenie, że możesz mieć prywatny teatr, było czymś tak abstrakcyjnym, tak niewyobrażalnym. Jestem antygwiazdą, mówisz, czyli co? No przecież w zawód, który wybrałeś, to gwiazdorstwo jest trochę wpisane. Wychowałem się w dzielnicy bardzo robotniczej, w Starym Chorzowie. I tam pojęcie takie jak aktor, człowiek teatru, to było czymś dziwacznym. No dobra, urodziła się tam Hanna Szygula 500 metrów dalej. W familoku obok mnie mieszkał Grzesiek Jarzyna. No dobrze, ale to jednak były przypadki takie bardzo rzadkie. Więc ja też traktuję ten teatr jako taką normalną pracę. Idę na szychtę. Tylko zamiast kopania węgla czy wytapiania metalu, po prostu gram swoje. Ale też nie mam jakichś takich strasznych problemów wewnętrznych, rozterek i tego, że ten aktor tak przeżywa swoją rolę i wchodzi w postać. Nie, u mnie to jest raczej takie normalne zupełnie. Fascynowałeś się Kantorem, Grotowskim, ale twój teatr jest zupełnie inny. Może ja się mylę, może coś jest w twoim teatrze z myślenia tych wielkich reżyserów, twórców teatralnych. W ogóle nie ma, na szczęście. Czyli zrobiłeś teatr w opozycji do zupełnie. Swoich zainteresowań. To wiesz, to były młodzieńcze zainteresowania. Nasz taki instruktor teatralny w Domu Kultury, Leonard Drescher, który teraz jest reżyserem w Berlinie, też szukał, też był człowiekiem, który rozglądał się. A ponieważ to były lata 70., więc ten Kantor i Grotowski byli wszechobecni w polskim teatrze. My oczywiście nieudolnie, robiąc pewne rzeczy jakby po nich, no, musieliśmy się o to ocierać. Z jakimś tam skutkiem, bo wygrywaliśmy festiwale różne w Polsce
jeździliśmy, wydawało nam się, że to nie wiadomo co. Poza tym, jak masz 16-17 lat, to teatr, który jest zabawny, który jest śmieszny, w ogóle kabaret, to są rzeczy odrażające. Jak można się zajmować czymś wesołym, kiedy człowiek ma tyle ciężkich rzeczy do powiedzenia o sobie i swoich problemach, prawda? Więc ten Grotowski to było minimum w ogóle wtedy. A potem zobaczyłem, że komedia to jest coś bardzo trudnego, bardzo trudnego. Po takim okresie, gdy grałem w klubach studenckich, gdzieś tam w niezależnych bardzo miejscach, wybuchł stan wojenny. I wtedy z moim kolegą, kompozytorem Andrzejem Płaczkiem, zrobiliśmy program do poezji papieża. I graliśmy w kościołach. Myśmy w tych kościołach zagrali 600 razy. W Polsce, w Anglii, w Niemczech, w Belgii. I to było oczywiście wtedy piękne, wzniosłe, ludzie płakali. Poznaliśmy ludzi, których nie poznalibyśmy normalnie nigdy w życiu. Ale nagle, kiedy zacząłem grać coś wesołego i poczułem, jak ta atmosfera tej ojczyzny i kościoła odchodzi ode mnie i ja nagle bawię ludzi i oni się śmieją, to było oczyszczające. Gdy czuję, że muszę coś zrobić, to robię. Czy to geneza ciebie jako reżysera? To jest taki przymus wewnętrzny. Na szczęście nie jestem reżyserem, który chodzi od teatru do teatru i musi robić tam spektakl. Jesteś na swoim. Nie jestem na swoim. I mam ten luksus, że nawet czasem jak mnie teatr amatorski, taki jak Reduta Śląska, poprosi, żebym coś dla nich zrobił, to ja z radością robię, bo lubię czasami, nie często, ale czasami pracę z ludźmi, którzy nie są zawodowymi aktorami, tylko są amatorami. Bo oni pracują naprawdę ciężko i czuję, że kochają to, co robią. I to ma taki wymiar pozateatralny, taki społeczny trochę, ale daje fantastyczne efekty. A u siebie w teatrze, jak akurat nie ma nikogo, kto by reżyserował, no to ja mówię, dobra, zrobię to. Oczywiście aktorzy się czasami na mnie wkurzają, bo ja jestem mało wymagającym reżyserem. To znaczy nigdy nie stawiam na swoim wprost, że musi być tak, jak ja mówię, ponieważ ja mam rację i ja wiem. Nie, nie wiem. Lubisz spektakle bez ostatecznej wersji. Czy dlatego na przykład scenariusz Holonka potraficie grać tak długo? To są jakby dwa różne przypadki. Scenariusz to jest pierwszy spektakl, który zrobiliśmy jako teatr i on ma w sobie tę niesamowitą możliwość, którą dał mu Bogusław Szefer, czyli możliwość improwizacji, możliwość zabawy tekstem. Baliśmy się trochę. Baliśmy się tego, że Szefer zobaczy ten spektakl i powie, ale to w ogóle nie jest mój tekst, to w ogóle nie jest moje. No i pewnego dnia w 90-tych latach dzwoni telefon, dzwoni jakaś kobieta i mówi, że robi pierwszy festiwal szeferowski w Krakowie. I zaprasza. Ale jak zaprasza? No, żebyście zagrali kwartet dla czterech aktorów. Szefer słyszał o waszym i chciałby, żebyście wy zagrali. Dobra, pojechaliśmy do tego Krakowa, a tam na miejscu dwie ekipy telewizyjne, Szefer, oczywiście cały Krakówek, który przyszedł zobaczyć, jak to w ogóle ktoś może oprócz Grabowski grać jeszcze Szefera? Zagraliśmy i zostało to przyjęte fantastycznie. Szefer był w ogóle zachwycony. Mówi, dobra, zmieniajcie, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby ten szkielet, żeby to co napisałem, żeby to zostało, a resztę można dodawać. A Holonek? Holonek, oj, to temat jest tak ogromny. Robert Talarczyk i ja kiedyś podczas jakiegoś spektaklu tak gadaliśmy, i co byś chciał zrobić tak naprawdę, takiego coś, że czujesz, że to siedzi w tobie głęboko i trzeba by to zrobić. I Robert mówi Holonka. Ja mówię, ja też Holonka, bo czytałem przecież i chciałbym zrobić. No to zróbmy. No ale jak? No i tak się nosiliśmy z tym pomysłem, on tak, wiesz, gadaliśmy o to, a nic z tego konkretnego nie wynikało. Nagle dowiadujemy się, że Teatr Śląski chce robić Holonka. Jak to wyprzedza u nas, to niemożliwe przecież. Nie zgadzamy się na to. No i od razu Robert zrobił adaptację, to znaczy dwie sceny, zrobił adaptację dwóch scen, robimy casting. No i zrobiliśmy casting, daliśmy do gazety, że robimy casting, że w ogóle próby się już zaczynają, że natychmiast będziemy robić. I Teatr Śląski, który był tak w pomyśle dopiero też, Henryk Waniek miał robić adaptację, jak oni zobaczyli, że mamy już próby, no to się wycofali. No i my wtedy spokojnie mogliśmy już po tym castingu, gdzie wybraliśmy aktorów, mogliśmy przystąpić do pracy. I ta praca trwała bardzo szybko. Dlatego, że Bułka,
strasznie goniła na próbach. Uczcie się tekstu, robimy. Normalnie u nas w teatrze, jak jest próba, to się gada o wszystkim, tylko nie o sztuce. To trwa dość długo. A tutaj bardzo szybko zrobiliśmy. I ciach. I wystawiliśmy. I z Robertem mieliśmy takie, kurde, zjedzą nas. No zjedzą nas, bo ci Ślązacy przecież w tym Holonku są niefajni, są odrażający, brudni, źli. A jednocześnie ten Janosz tak, bo to on przecież opisuje swoje dzieciństwo. On potem powiedział, to ja byłem tym małym Holonkiem, tym Adolfkiem. Tylko tam w książce on zginął, a ja przeżyłem. I że on, czujemy, że on kocha tych bohaterów, że oni są okropni, ale są prawdziwi. A Śląsk prawdziwy dla ciebie jest w Holonku, Świętej Wojnie, czy może w filmie Co Słonko Widziało? Jaki jest ten twój Śląsk? Nie ma już tego Śląska dawno. My już opowiadamy o czymś, co było. A może tego w ogóle nie było. Jak się ogląda filmy Kuca, to człowiek sobie myśli, kurde, fajny byłby taki Śląsk. Czy on istniał naprawdę? Nie wiadomo. U Janosza może bardziej naprawdę, ponieważ on pokazuje te doły społeczne i pokazuje to życie takie brudne. Ale jak przyszedł Kuc na spektakl i napisał w Wyborczej, że to po prostu cud teatralny, no to już mieliśmy spokój, już mieliśmy z górki. Cały czas w Korezie chcesz pokazywać historię o Śląsku. Czy trudno takie historie znaleźć, czy masz znowu coś na oku? Bardzo trudno. Przecież 13 lat chyba czekałem, żeby zrobić coś następnego o Śląsku. Czyli Mianują mnie Hanka. Wiesz, wiedziałem, że muszę znaleźć tekst, który jest bardzo mocny, który stwarza możliwość opowiedzenia czegoś o Śląsku inaczej niż Holonek. I oczywiście o różnych rzeczach myślałem, różne mi przychodziły do głowy, ale jak usłyszałem to czytane, nagrane na taśmie, to myślę, Boże, jakie to piękne, jakie proste. Idzie historia. Kobieta opowiada swoje życie i opowiada przy okazji historię całego Śląska. No i oczywiście pomyślałem o Bułce natychmiast. No i Bułka wzięła tekst, uczyła się tego tekstu, uczyła. No i mąż przychodzi, ona na ogródku się uczy, prasuje, bo sobie prasowanie zrobiła i płacze jak bóbr. A on przerażony mówi, co się stało, Grażyna? Oni tekstu się uczy. Myśmy na próbach nawet płakali czasami, co było bardzo zabawne. I wiesz, jak dzisiaj czasem ona to gra i ja jestem w teatrze, to na końcówkę sobie wychodzę. I patrzę i mam świadomość tego, że ona to gra, że jest aktorką świetną, ale w tym spektaklu jest nie tylko aktorką. Jest Ślązaczką, która opowiada życie swojej rodziny, przy okazji swoje. Trochę inaczej ono się toczy niż oczywiście tej bohaterki, ale wszystkie rekwizyty śląskie są. I takie drobiazgi, wiesz, ona ma okulary na przykład po zmarłym ojcu, którego bardzo kochała i ona gra w tych okularach. I to jest dla niej bardzo prywatne, bardzo osobiste. I widzę po reakcjach ludzi, ludzie siedzą i płaczą. Jesteś jako człowiek, aktor, reżyser, właściciel teatru spełniony. Jakie masz jeszcze plany i marzenia? Czuję się spełniony, na pewno. W jakimś sensie i zawodowym, i prywatnym. Nie mam takiej wymarzonej roli, że chciałbym zagrać. Kiedyś miałem taką, że o, chciałbym Horodniczego zagrać w Rewizorze. I Robert mówi, to zagraj u mnie. I zagrałem u niego w Bielsku gościnnie. To była piękna przygoda. Ale nie mam czegoś takiego. Myślę sobie, że to, co robię z tymi ludźmi, którzy są w teatrze i którzy ze mną pracują, to jest fajne. Oby zdrowie nam wszystkim dopisywało, to będzie dobrze.